Witam, witam, siemaneczko! Znów ja, znów Maxim i znów Las. Witam was serdecznie w The Forest. Okej, co dzisiaj zrobimy? Poza tym, że mamy troszeczkę się z Kapłem, jakby to powiedzieć, nie za bardzo ogarniętą bazę, jesteśmy niezabezpieczeni w niej. W takim razie pobawimy się troszeczkę w budowanie umocnień typu właśnie tutaj widzieliście, ostatnio pokazywałem wam palisadę taką defensive wall. Będę musiał niezłą cząstkę lasu wyjebać, żeby to wszystko tego postawić ładnie. Okej. No i troszeczkę się dowiedziałem coś o tym ogródku. Jak widzicie, mam tutaj takie do zbierania zioła. Ich nie widać, nie wiem czemu akurat u mnie. Czemu się robi tak ciemno? Czy ja się nie wyspałem? Nie, dobra, idę spać, bo kurde, ciemno się robi. A wiemy, co możemy spotkać w lesie już. W ostatnim odcinku widzieliśmy panów i panie. Ja się naprawdę boję tych dzikusów, bo oni psują mi grę. Znów nos? Kurwa. Ja chcę dzionek. O! Idealnie. Jest dzionek. Ale jesteśmy bardzo spragnieni. Weszła ostatnio nawet aktualizacja. Nie sprawdzałem, co w niej zmienili. Więc chyba coś właśnie z tym kolektorem wody. Coś nie można było. O, można się napić. Pięknie. Nie wiem, co jaki czas. Zobaczymy. Z kolektorem wody. On chyba nie kolektor. Funkcjonował tej wody, coś w tym stylu. Były problemy z tym. Nie wiem, nie wiem. Dokąd możemy dojść? Zaplanujmy najpierw, może popatrzmy z tej skały. Popatrzmy z tej, z dużej skały, jak to byśmy. O nie, stąd też fajnie. Tak znów leci. Fajnie to wygląda z daleka. Nie powiem, że nie. Jakbyśmy tutaj do tej skały ogrodzili to palami. Tak. Czyli tutaj byśmy zaczęli. Okej. Dobre jest to, że mogę sobie zrobić projekt, a potem go rozwalić, tylko nie mogę nic dobudować. Czy mogę tu? O. No pięknie. No, o to mi chodzi. Tam coś dalej będzie, to chyba już nie przejdzie. O, możemy łączyć pięknie. Dobra. Nie, nie, bez wysiłku to praktycznie robimy. Teraz jakbyśmy połączyli, to w powietrzu będzie się unosić. Nie chcę tak. Źle to zrobiłem, powinien stąd zacząć. Od początku. C. C, C, C. Żeby to tak jakoś tak nam dziwnie nie wystawało, nienaturalnie z ziemi. O, teraz będzie chyba. No, 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 no. Łączyłeś tam pięknie. O, 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 o. Tak, 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 tak to było. No, no, no. O, dobrze. Tak, 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 tak ma być. Pięknie. O. Ciekawe, czy da się dalej. Chyba da się. Dobra. Myśmy mieli lukę w obronie. Tu będzie pewnie. No właśnie. Dalej nam będzie. Musimy jakieś. Nadal źle. Kurde, bo tam będzie tam schodziło do przodu. A tak nie chcę. Chyba wiem, jak to zrobię. Znajdę najbardziej płaską część mojego obozu i tam zacznę budować aż dotąd. I to wtedy będzie bo najbardziej do góry, czyli gdzieś tutaj. Od skał zaczniemy, o. Żeby nam czasami nie zeskoczyli. Ale w sumie bym mógł też zacząć od oczyszczania tego obozu. Tu chyba zaczniemy. Tak, o. Tu.
Czy mogę zrobić jakąś bramę? Tu w tą stronę, ale czemu nie mogę? O! Tam. Chcę tak. O! Tu zrobię takie przejście. Nie, ja chcę tutaj. O! Tak. I tu znów będzie, kurde, wystawało. Nie podoba mi się to. Zawsze mi się nie podoba. No, zrobimy tak przy... O! O! O to mi chodziło. Teraz jest pięknie. Tu niby będzie taka chyba luka. Chociaż wybudujemy, może to się jakoś zamaskuje. Nie mam pojęcia. Dobra, to starczy. Żebyśmy tu mieli przejście piękne, mamy. Chyba to są drzwi, no nie? No, są, okej. 5. 5 desek, czy tam bali, wystarczy nam. Dobra, wytnijmy te drzewa w środku naszego obozu. Posłużą nam za materiał. Szkoda, że nie można niszczyć tego, co się wybudowało, więc to, co postawimy, to będzie chyba permanentnie. Aż co ja tam wiem. 46, kuźwa, muszę zebrać, żeby taki mały kawałek muru. To troszeczkę pobudujemy, potem coś porobimy i znów zacznę budować. Albo zrobię to już nie na wizji. Będę wam pokazywał tylko efekty. Zacznijmy od drzwi. Nie wiem, jak to zrobić. A, tam jest. Znów nie po mojej myśli. Jest źle. Okej. Wytnijmy te drzewa dookoła, żeby mieć większą przestrzeń i możliwość budowy. Szkoda, że nie ma żadnego szpadla, żeby tego. Chociaż nie wiem. Nie wiem, może to zniknie kiedyś. To się chyba starzeje. Kiedyś chociaż tak. Tak mi się wydawało, że tak jest, że to się starzeje i. No i znika po jakimś czasie. Teraz sprawdzimy po naszych starych. O! A nie, to się automatycznie otwiera. No ej! Ja chcę wyjść! No co gówno? Czekajcie, wyjdę. Będę. Czy wejdę? Co tu blokuje? The fuck? O! Bez sensu. To nie ma sensu. Naprawdę. Czemu te drzwi się blokują? Ej! Zdupia. Won. Nie wiem, może coś tam tarasuje. Może się to naprawi w ciągu naszej gry. Bo tak to możemy przejść, a tak już nie. To nie ma tak funkcjonować w ogóle, że stąd nie da się wejść? Nie, chyba nie. Chociaż nie mam pojęcia. Jestem trochę spragniony, cholera. Nie wiem, chyba te drzwi są zbugowane. Da się to jakoś usunąć? Won. Czy młotek jakiś może? Tylko mamy taki. Jak zbudować młotek? Potrzebujemy pewnie do tego. Kijek. Wiem, że mam tam pełno kijków pewnie, ale tutaj też te mnie sadzonki drzewa burzają, zasłaniają widok. Dobra. Nie, ja nie chciałem wyjąć kija, chciałem go skombinować aks. Nie chcę aks, ja chcę hammer. Czy jest to takie coś jak kamień? Kamienny młot? Axe. Dobra, mamy siekierę. Może z tym się uda nam. Patrzcie. Kamienna siekiera. Ni cholery.
Nie można już usunąć tego, co wybudowaliśmy. Szkoda, wiecie. Chciałbym, żeby to było na zewnątrz. A, spieprzyłem. A, dobra, tam. Zrobimy gdzieś lukę, jakby nam drzwi nie funkcjonowały, nie moglibyśmy wyjść. Gdzieś taką lukę małą. Zostawimy to pułapkami sześcioma, że jak coś tam miałoby wejść, to od razu ginie z rozmachu i już. To będzie chyba bardzo dobry pomysł. Też te drzewa dookoła wyrąbmy, żeby może jakąś wieżę później postawić i patrzeć, czy ktoś nas atakuje, czy cholera wie co, czy nie. No, jesteśmy troszeczkę. Troszeczkę nam spada głód. Jesteśmy wyczerpani. Musimy to pilnować. I buz znaczy gorzałka. Poszukałem oczywiście na Google Translate i buz znaczy gorzałka po angielsku, więc wiemy, że to alkohol, z tego się robi. O, fajna głowa. Hej, możemy coś headbomb. O, co byśmy potrzebowali? Nie, nie. chyba ten. Nie, bo baterie. Nie, też nie. Czy możemy coś. O, nie, też. Sprawdzę, z czym mogę pokombinować. Mołotow, to wiem, jak się robi. O, to. Bomb timet. Też nie. Nie, nie. Nie wiem, jak się zrobić bombę w ogóle. Timet, bo on taki granat. Okej. Okay. To drzewo zetniemy i idziemy coś zeżreć, bo. Czujemy się głodni. Okej, okay. Tutaj są jeden. Dobra, gdzie jest drugi? Nie wiem. Gdzieś tu spadł. Tak, bum. Rypło. Gdzieś powinien być drugi. Nie mam pojęcia. Wsiąkł. Wsiąkł w ziemię. A nie, tu są. A, jeden i drugi. Chyba ten spadł z góry. Tak mi się wydaje. To ile potrzebuję? Tu? Jeszcze jednego, żeby dokończyć ten mur. Ale zmieńmy coś, bo jesteśmy troszeczkę już nie na chodzie. Mamy mięcho. Pieczmy je. Czy już tam troszeczkę wody przybyło? Sprawdźmy. Nie, chyba musi padać. No nie, to słabo. Będę musiał też poszukać coś do picia. Albo więcej tych kolektorów zrobić. Gałęzie tu zostawmy. Kamienie od cholery mamy tutaj. To się nam upiekło? Dobra, id. Dobra, mamy dużo energii, ale mniej wody. Mamy do picia głównie gorzałkę, ale tu nam energię strasznie źle. To może powiedzmy. Use it. O! Energy mix. A spróbujmy? Nie, nie chciałem z. Medic. O! 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 Co to jest? Co to jest? Medis. Meds. Ach, też nie. A to z tymi ziołami się kraftuje. To są medykamenty. Nieźle. No, napiliśmy się trochę gorzałki. Sami w lesie jesteśmy, co kto nam zabroni. Wytnijmy drzewa, bo wiem jedno, że dzikusi się spinają po drzewach i trudniej ich dostać wtedy. My teraz zrobimy ogólnie obóz. Po to, żeby właśnie nam nie dostał się nikt niepożądany. I mi tu właśnie chodzi o cholernych dzikusów. To nam jest. Nie tam. Kurde, nam znów ugrzęźnie. No oczywiście, jeszcze to się wpieprzyło w środek góry. Dobra. Pięknie. Mur. Ale to będzie zajebiście wyglądało z daleka. To drzewo mnie wkurza. Może wszystko zleci z góry tutaj znowu koło obozu, to wtedy to złapiemy i wklepiemy do
Mury. Mamy drewno przecież tam jeszcze moje uzbierane. Ale trochę musimy go wykorzystać, bo. Okej. Drzewo! Ej! Dziwne. Długo leciało. Jeszcze jedno. Pożyczmy sobie stąd. Dobra. Już mamy kolejną część muru. Tu dobudujemy. Będzie ładnie stało. No, w miarę ładnie. Mamy wygląd. Ej, możemy tam spaść. Nie dzisiaj. Może zapiszmy grę w obozie tym małym. C. Pięknie, mamy zapisaną grę. I pójdźmy po kolejnego żółwia, albo po. Pozwiedzać troszeczkę wyspę, bo już troszeczkę muru zbudowaliśmy. Więc wybudujemy mur, idziemy zwiedzać wyspę. Zwiedzajmy może tamte rejony. Może znacie bardziej tą grę? Powiedzcie mi, czy można likwidować budynki, które już się zebrało, które już się wybudowało, sorki. Czy robi się w ogóle ciemno? Już tak szybko? Czy ja przespałem cały dzień? Nie wiem, o co biega. Mogłem posiać chyba nasiona. Pełno wszystkich patyków leży, ale nie, ja szukam czegoś wow, czegoś, co mi się przyda. To mogę zbierać? A nie, to są takie liściaste rzeczy. Tu są chyba te na ryby tych dzikusów. Grzyby. Możemy je zjeść. Raz się żyje. Chyba dobre. Dobra, słońce zachodzi, jestem pewny. Idę się przespać. No, nasza podróż nie była zbyt długa, ale no wiecie, no. Nie będę po nocy właził w lesie. To jest naprawdę straszne i to mnie przeraża. Sam myśl o tym, co tu jest. Fajna dziura. Nie, fajna dziura. Nie będę mówił o dziurach podejrzanych. Pewno mamy wszędzie dookoła dziur. O, jelonek. Boom. No, dawaj miecho. Dawaj miecho. Miecho. Jesteśmy szybciej. Szybsi od jelonka. Tam. Zostawmy go w spokoju. Nie będziemy za zwierzętami latać po lesie. Dobra. Pójdźmy się przespać na górę. No, i pięknie. Kolejny dzień. Czemu się obudziliśmy w środku nocy? Walić to, idę spać dalej. Dobra. To jest chyba poranek. O! Pada! Dobrze, że pada. Będziemy mieli wodę. I ptaka zarąbaliśmy. Kolejnego. A nie, dobra. O, tam się świeci ten drewno. Z daleka. Wow. Wlazłem w jakieś błoto. Dobra, sprawdźmy, co się nam. Czy już do kolektora nam naleciało wody? Chcemy się napić, bo jesteśmy spragnieni. No, o, jest. Dobrze. Więcej. Kurde, no leci nam wody. Dobrze, niech pada. Coś tu leży. Grzyby. Nie będę żadnych podejrzanych grzybów. Skończyłem z tym.
Dobrze, padaj, padaj, więcej wody dla mnie. Pięknie. No cóż, jak się ranek zbliża, jak się już ładnie robi pogoda. Drzwi się odblokowały, a nie, tu wchodzę. No, oczywiście, że nie. Muszę zrobić gdzieś tu przesmyk taki w miarę dostępny dla mnie. Dobra. No cóż, gdzie teraz tam byliśmy? Tam wiemy też, że jest jaskinia. Tam nasza baza, czyli pójdźmy tam dalej, no. Może za te łowisko dzikusów. Znajdźmy może też żółwia, więcej kolektorów wyzbierzemy. Dobrze, że w nocy nas nie złapała ta burza. Było nieciekawie. No, wstajemy się głodni. A ja nie zabrałem ze sobą batonów. Co to jest? Okej, mamy coś ciekawego. Widzicie obóz? Pięknie. Co się z ludźmi stało? Czy jednak nie jest opuszczone? Nie była opuszczona ta wyspa. Ktoś tu obozował. Może uratujemy naszego syna? Co to e? Circuit board. A, to są te. Co się stało z mieszkańcami tego obozu? Bardzo podejrzane. Gorzałka, okej. Kasa się przyda do rozpałki. Bardzo straszne i bardzo podejrzane. Co to jest? Nie wiem, co zebrałem. A to jest kamyk, to won jeleń. Nie reaguje. Kasa. Wszędzie dookoła kasa leci. Kurde, impreza musiała tu być nieźle. Ale te zwłoki spalone nie mówią chyba za dobrze, bez głowy jeszcze. W sumie to mogą być te ci turyści, co tam wisieli, wiecie, na słupach z takim aparatem w zębach. Może to oni, biedactwa. Co tu jest? Jakoś. O, iPhone. Jak się z niego korzysta? W sumie. Możemy to jakoś przybliżyć? A, tu mamy kroki. 1505 kroków zrobiliśmy. Co tu jeszcze mamy? Ile jest stopni? 37 stopni Celsjusza. Jak gorąco, ja pierdolę. To chyba jest aktualna, czy nie? Czy to na dole jest też stopnie Celsjusza? Nie wiem. Tu chyba jest też. Nie wiem, co tam dalej. Ile jest w ogóle wody i tak dalej. Myślałem, że mogę sobie przybliżyć. Nie, tym też nie. Aparatu żadnego też nie mamy. Mamy tak walkie-talkie. Aha. A, to możemy chyba z innymi graczami rozmawiać, jak gramy w kopie. Noga. Sprawdzam, co mam w ekwipunku. Od flary. Dobra, myślałem, że część mogę przybliżyć, żeby sprawdzić dokładnie, o co tu chodzi, ale nie. W takim razie posprawdzajmy to, co tutaj jest w ich walizkach, tych biedaków. Im to już nie będzie potrzebne. O, medykamenty. Dobrze. Zawsze się jakieś medykamenty przydadzą. Coś do jedzenia. O, batonik, batonik. Lubię batoniki. Okej, jesteśmy najedzeni. Więcej batoników poproszę. Latarka, czyli baterie. Ubrania. Znów ubrania, zegarek. Gorzała i ubrania.
Zrobimy troszeczkę tych może butelek Mołotowa. Kasa i ubrania. Dobra, gdzieś są jeszcze. Tu otworzyłem. Tam są jeszcze. Nieotwarte. Jedna. Dobra, mamy batonik. Dobra, o to mi chodziło. Batoniki są bardzo pożywne i dają dużo energii, dlatego jak się chce. Znaczy, nie możemy sprawdzić, co jest w tym ganku. Co tu jeszcze ciekawego? Old pot. No, mamy garnek. Co możemy z nim zrobić? O. Nie wiem. Czy możemy tu wsadzić? Nie, też nie możemy. Nie wiem, co możemy z tym. Can use bowl water. A, możemy kolekcjonować w nim wodę. Dobra, to wszystko jest napisane. Jak głupi. Crafting water skin. Może to potrzeba do tego skóry. A nic, dobra, nieważne. Siekierka. Możemy ją skraftować? To też? Ale nie wiemy co. Nie wiem, czy są jakieś nieodkryte noga. Nieodkryte przepisy, których nie wiemy. Co to jest? Aparat? The fuck? Wygląda jak aparat. Chyba tak. Nie wiem, co to jest. Nie ma zielonego pojęcia. Ja muszę poszukać w tej grze mojego syna. Kurde, zabrali mi go. To już wszystkie chyba walizki. Więcej nie widzę dookoła. Dobra. Pójdźmy, wróćmy do bazy. Skolekcjonujmy to, abyśmy nie trafili na gości. Bo widzieliście, co zrobili z tym obozowiskiem. Ja nie lubię, jak ktoś mnie pali żywcem i odcina głowę. Wsadza aparat w zęby. W sumie to mój wydźwięk. Taki, no wiecie, aparat na zębach. Czarny humor. Głupi. Głupi! O, widzicie? Co to tu robi? Co to kurde tu robi? Tak blisko mojej bazy. Wypierdylaj. Nie chcę tutaj takich, kurde, sztuki animalizmu. Dobra. Czaszkę se wezmę. Kubek z niej zrobię. Całkiem blisko mojej bazy, dlatego wolę to jednak usunąć, żeby mi tutaj w razie czego nikt nie biegał. Żaden dzikus i się nie podniecał. Zostawiliśmy wszystko. Jest może jakaś nagorzałe szafka nagorzałe. Sprawdźmy. Medikamenty, weapon. Nie, nie ma. O, to jest fajne, jak to wygląda. To przed tym umieścimy. Wiecie, przed palami naszymi. Te drzwi mnie wkurzyły naprawdę dzisiaj. Nie można przez nie przejść. O! Przeszedłem. Musiałem sobie troszeczkę pomóc skakaniem, ale da się. Więc nie jesteśmy skończeni. Seed. Used garden. Czy. C, 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 C. E. C, 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 C. No. Czy ja posadziłem? Nie wiem. Chyba tak, zniknęły mi nasiona. Dobrze. Czemu ja te zioła chcę z wódką tylko łączyć? A, chyba już nic nie zrobimy. Dobra. Myślę, że to by było na tyle.
w dzisiejszym odcinku. Znaleźliśmy blisko obóz, będziemy tam chodzić co jakiś czas, może nam się będą respiły się nam walizki. Zobaczymy. Też postaram się dokończyć umocnienia. O, widzicie, ładnie woda naleciała od tego deszczu. Przyda nam się. Jak zwykle. Woda zawsze się nam przyda. No i cóż, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Łapka w górę. Nie pogardzę niczym. No więc dzięki wielkie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.